Witam w kolejnym filmiku. Tym razem postanowiłam zrealizować jeden z obiecywanych tematów, mianowicie klimat takiej wypielęgnowanej skóry, wypielęgnowanego ciała, spa, takiej szlachetnej pielęgnacji. Ogólnie taki temat, powiedziałabym, że nie jest jakoś wszechobecny, jeżeli chodzi o perfumy. Jeszcze a propos zapowiadanych filmików, klimat szlachetnych cytrusów w perfumach również będzie zrealizowany, ale chyba pójdą w odwrotnej kolejności, dlatego że tamten film wydaje mi się, że raczej zrealizuje w zasadzie zza telefonu, żeby pokazać zapachy, ponieważ już takowe zapachy mam w swojej kolekcji i mogę to prezentować. Jeżeli chodzi o klimat, spają w zasadzie powiedzmy, no, nie wiem, dwa zapachy, także już sobie postanowiłam tak nagrać, bo jest dla mnie trochę w tym momencie prościej. Ogólnie na pewno Caudalie, ten parfum Divine, to jest naprawdę taki klimat właściwie takiej szlachetnej pielęgnacji. Nawet nie do końca wiem, jakbym to określiła, co ja tam czuję, powiem szczerze, na pewno nie to, co jest w nutach. Ogólnie on jest dla mnie taki właśnie lekko bym powiedziała plażowy, pielęgnacyjny, właśnie taki klimat spa. On jest taki kojący, relaksujący, dystansujący, szlachetny, taki trochę nie do końca może perfumeryjny, bardziej taki właśnie pielęgnacyjny. To jest taki zapach, jakbyśmy po prostu ponakładały jakąś taką właśnie szlachetną pielęgnację, jakieś piękne, pięknie pachnące, takie właśnie nienarzucające się balsamy, takiej właśnie czystej, wypielęgnowanej skóry. Także świetny, ma naprawdę dobre parametry. Również, taki bym powiedziała, klimatach spa, zaliczałabym takie klimaty piżmowe, dosyć takie intymno-cielesne, również takie właśnie pielęgnacyjne, z tym, że żeby to piżmo nie połączyło się z czymś nazbyt słodkim, to na przykład takie kremowe piżmo z kremowym vetiverem, chociażby Bal d'Afrique by Redo, czy też w podobnych klimatach Piaggio d'Africa Palzilleri, to jest zapach ogólnie męski, ale jest to zdecydowanie unisek, a nawet bardziej z przechyłem w stronę damską. Tak, upałam, strasznie już się zmęczyłam. W każdym bądź razie to na pewno to. Royal Muska w takich dosyć zbliżonych klimatach również, Micalefa też by się tutaj wpasowała. Marka Framont, włoska marka, która ma kosmetyki czy to pielęgnacyjne, czy też różne wody do ciała, perfumy, wody toaletowe, olejki, różne kosmetyki, ma też makijażowe. Na pewno widziałam coś z korektorów, z pomadek chyba też również. Ta marka ma taką serię, która ma sobie nazwę spa. Dużo zapachów poznałam, nie do końca jest to dla mnie klimat spa. Był pewien zapach w tej serii spa, śliwka chyba z kremem, jak dobrze pamiętam. On był taki właściwie mało owocowy, taki pielęgnacyjny, ale to nie jest taki klimat, którego ja poszukuję, jeżeli chodzi o klimat spa. To tyle, jeżeli kogoś interesuje z kolei klimaty łaźni, jakichś takich właśnie, nie wiem, łaźni rzymskich. To z kolei Antico Caruso, Profumum Roma, to na pewno. Ale to jest taki zapach lekko, bym powiedziała, z przechyłem jednak bardziej w stronę męską. Dajcie znać, czy znacie coś z tych zapachów. Czy coś wam się kojarzy tak właśnie szlachetnie, pielęgnacyjnie, tak właśnie w klimatach spa. Bardzo chętnie poznam inne propozycje. I to chyba tyle. Wydaje mi się, że jakieś wody do ciała, takie bardziej, jakieś takie wody pielęgnacyjne, które mogą pełnić rolę czegoś takiego w rodzaju jakiejś mgiełki właśnie do perfumowania ciała. One mogą być w takich klimatach właśnie, nie wiem, z jakichś marek pielęgnacyjnych. Nie wiem, szczerze mówiąc, nic takiego w tym momencie nie kojarzę właśnie, chociażby to z Caudalie, ale tak poza tym to nie. Chociaż nie wiem, Nux chyba ma też jakieś wody do ciała, coś w rodzaju właśnie na kształt zapachu ich olejku. Gorąco strasznie. Upał strasznie, jestem tak ubrana bardzo lekko i jestem tuż po prysznicu, natomiast no po prostu upały są tragiczne. Tak, no, upały są fajne, jak się jest nad wodą, tak uważam. Upały w mieście są tragiczne. Ja niestety nadal z rączką chorą, także na dzień dzisiejszy nie możemy nigdzie jechać, żeby się kąpać. Znaczy w sensie możemy, no ale ja się nie pokąpię. Natomiast lekarz powiedział, że już na pewno w sierpniu mogę się kąpać, nawet już w drugiej połowie lipca, także już się nie mogę doczekać. Czy coś mi jeszcze przychodzi na myśl? Generalnie bym poszukiwała właśnie jakichś takich klimatów, wstylowała w stronę piżma. Jest trochę zapachów w takich klimatach pielęgnacyjnych, bardziej olejkowych, takich olejek do opalania plażowych, ale to jest jednak coś innego. O, wiem co jeszcze. Kaszmir Mist.
wycofany zapach Dona Karan. On jest taki właśnie lekko słodkawy, taki właśnie otulający, taki właśnie szlachetny, taki właśnie, nie wiem, kaszmirowy szal, także to na pewno. W podobnych klimatach jest również Artemisia Penhaligon's, niszowy zapach, ogólnie dostępny, bo z kaszmir może być o taki problem, że o ile się trafi, to ten zapach, no powiem tak, was już tego, no, żeby nie było tak. W każdym bądź razie on przeważnie nie potrafi przetrwać próby czasu. To znaczy ten zapach bardzo często jednak wychodzi nadpsuty. Z unika tam jest różnie, ten niestety przeważnie źle to znosi, ale można próbować. Artemisia tutaj nie będzie stanowiła problemu, bo po prostu, no po prostu można taki zapach sobie łatwo, jest łatwo dostępny, też pewnie można gdzieś jakiś perfumer, jak nie, żeby sprawdzić zapach, on jest w podobnym klimacie. Również bym powiedziała, że Pure klasyczne DKNY też jest taki dosyć podobny klimat, chociaż Kashmir Mist wypada według mnie jakoś tak lepiej, głębiej, jest taki bardziej dopełniony. No to tyle. Wyszło chyba z 5-6 zapachu, także trochę zobrazowałam. Kashmir Mist kiedyś miałam, nie pokażę teraz, bo go nie mam. Bardzo ładny flakon. Artemisię miałam kiedyś małą ilość. Jeżeli chodzi o Kodali, to w innych filmikach już jest pokazany flakon, także ten zapach mam nadal. Nadal jestem zachwycona. Co jeszcze z tych? Antihokolu kiedyś miałam próbkę. Bayredo mam. I Palcieri również. Może jako zdjęcie w filmiku dodam. Czy zdjęcie, jako miniaturkę dodam zdjęcia tych zapachów, ale nie wiem. Tak, także tak to wygląda. Koniecznie dajcie znać, jeżeli coś kojarzycie, bo jestem na pewno skłonna testować zapachy w takich klimatach. Bardziej bym celowała w zapachy pielęgnacyjne, w jakichś marek pielęgnacyjnych, bądź niszowych, niż mainstream. Ale kto wie, może i w mainstream coś takiego się pojawi. Trochę taki klimat, ale to jest coś innego. To jest takiego, bym powiedziała, takich drewnianych elementów w jakimś takim właśnie jakiejś saunie, w jakimś takim miejscu pielęgnacyjnym. To bym powiedziała, że takie słodkie drewna. Chociażby, nie wiem, Diptyque Tam Dao, czyli taki, tam jest ogólnie sandałowe. Dla mnie tam jest głównie wyczuwalny cedr. Także to też na pewno może być fajny pomysł. Ale Kodali jest faktycznie wyjątkowy w takim klimacie, także żaden z tych pozostałych zapachów to nie jest coś takiego. Ale również przepiękne, takie szlachetne, otulające, bardzo kobiece, takie trochę intymne, cielesne zapachy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.